Chciałem z Wami chwileczkę pogadać na temat tego, co się dzieje, bo ja Wam mówiłem już dawno, że na polityce się nie znam i nic się nie zmieniło w tym zakresie. Natomiast w jakiś tam sposób zaangażowałem się również, tak jak wielu, wielu z Was, w protesty, które ostatnio toczą się falą przez Polskę. 20 lutego byliśmy na barykadach we Wrocławiu, byliśmy na barykadach w całej Polsce. Było naprawdę sporo myśliwych. Natomiast byli ci sami myśliwi, co zawsze. Słuchajcie, ja mówię o Wrocławiu, mogę się odnieść do Wrocławia. Jeżeli chodzi o barykady, dwie we Wrocławiu, na których mieliśmy zaszczyt i przyjemność, po prostu wspólnie z rolnikami wyrazić jakieś tam swoje niezadowolenie, delikatnie rzecz ujmując, no to powiem Wam, że przeraziło mnie to, że to są ciągle te same twarze te same twarze, które angażują się w akcje charytatywne, te same twarze, które organizują imprezy te same twarze, które są w komisjach, te same twarze, które są w zarządach, w komisjach rewizyjnych, w komisjach problemowych PZL i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, być może kogoś teraz skrzywdziłem, bo pewnie było tam parę nowych osób, ale uwierzcie mi, że znamienita większość to byli znani mi doskonale ludzie z mnóstwa innych akcji. Nawet ode mnie z koła, słuchajcie, była gardka osób i dzisiaj oglądałem akurat jakąś tam wypowiedź, taką dość no Emocjonalną, dość mocną wypowiedź fryca, który powiedział, że 20% członków kubie jest aktywne, reszta ma wszystko gdzieś, no to, to ja jestem skłonny się zgodzić. Dlatego, że widzę to w swoich kołach i, i w ogóle u kolegów koleżanek w kołach, że tak mniej więcej to wygląda, że 15-20% osób się angażuje. Wiele osób po prostu nie traktuje uwiedztwa jako swojej super pasji. Jest to tylko takie doskoku hobby. I wiecie, co nawet tych ludzi rozumiem, że im się nie chce walczyć. Dla nich to jest hasło pod tytułem: jakaś tam cyraneczka, nawet nie wiedzą, co to do końca jest, jakaś tam kaczka. W nosie to mają, po prostu nie rozumieją tego, że jest to początek końca polskiego powietrza. Ten początek zaczął się już dawno. Począwszy od samorządności, poprzez zabronienie nam polowania z własnymi pociechami, co jest nonsensem na skalę światową. Po prostu jak z kim bym nie rozmawiał, to ludzie nie potrafią, mówię o zagranicy, ludzie nie mogą w to uwierzyć, że w wielu krajach. W cywilizowanych krajach zachodniej Europy czy świata, dzieci, młodzież normalnie może samodzielnie polować, to znaczy samodzielnie, najczęściej pod okiem rodziców lub opiekunów. Natomiast u nas nie możemy nawet z nastoletnim synem czy córką po prostu pójść na polowanie legalnie, co jest no, ewenementem w świata. Drugim ewenementem jest to, że nasze władze są wybierane przez ministra. I teraz mamy idealny przykład. Ja po raz kolejny powiem tak, jak mówiłem w telewizji: nie mam nic do pana Grzeszczaka, ponieważ go nie znam. Natomiast nie wierzę, nie jestem aż tak naiwny i aż tak się na polityce nie, nie znam, żeby uwierzyć w to, że Pan Grzeszczak będzie walczył krwią, za, 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 za nasze uwództwo, za normalność jakąś. No nie wierzę w to po prostu, dlatego że cokolwiek nim kieruje, bo ostatnio słyszałem takie hasło, takie hasło zdumiewające swoją drogą, że pan. Łowczy Krajowy będzie to robił Pro Publico bono, bez żadnego wynagrodzenia. W ogóle mi to nie imponuje, dlatego że ja uważam, że on brać wynagrodzenie i to dobre wynagrodzenie. Łowczy Krajowy, tak samo jak Łowczowi okręgowi powinni być należycie wynagradzani, ale powinniśmy mieć bezpośredni wpływ na ich wybór, nawet powiedziałbym w wyborach bezpośrednich. I co roku powinno być absolutorium. Jeżeli facet się sprawdza, czy kobieta, przepraszam, jeżeli człowiek się sprawdza na stanowisku, to przedłużamy mu na kolejną kadencję, na rok, na dwa, na trzy. I płacimy mu, dobrze mu płacimy, żeby on chciał to robić i żeby nie szukał e, innych źródeł finansowania, na przykład, tak, i żeby się skupił na pracy. Więc mi to w ogóle nie podoba. Ja nie wiem, czy to jest prawda, od razu mówię, że ktoś mi tam powiedział, że, że człowiek robi to e, pro bono. No, ja tego nie potrzebujemy, my też tego nie. Nie sądzę, że wy tego potrzebujecie. Czy to obniża nam składkę? Nie, a nawet gdyby nam miał podwyższyć składkę, ja jestem gotowy podwoić stawkę, składkę do PZT, byle, by tam były osoby, które potrafią coś wywalczyć. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę z tego, że walka jest trudna, dlatego że we władzach obecnie, w szeroko pojętej władzy w Polsce, mało ludzi poluje. Po prostu kiedyś władza polowała i pilnowała tego, żeby było dobrze w łowiectwie. Czy robili to dobrze, czy nie, to nie wiem, już nie będziemy do tego wracali. Natomiast robi to na tyle skutecznie, że łowiectwu w cudzysłowie nie działa się krzywda. Oczywiście, że zmniejszała się ilość gatunków, na które polujemy, no bo tak, bo tak jest, po prostu no po głowie wielu gatunków się zmniejszyło. I trzeba było po prostu to ograniczyć. Natomiast po głowie wielu gatunków się drastycznie powiększa. Już tam nie wchodzimy w szczegóły, ale o tym się nawet nie rozmawia, żeby w ogóle podnieść taki temat. Więc teraz wielce pan łowczyk krajowy będzie bronił, że może uda mu się wbronić z 13 gatunków 4. To, to w ogóle jakiś nonsens kompletny. Dlaczego? Dlaczego tak miałoby być po prostu? Ja tego nie rozumiem. Eee, podaje minister Dorożała, podaje jakieś cyfry pod tytułem Tyle było zaplanowane. Wszyscy wiemy, jak planowanie łowieckie wygląda. Że to są cyferki jakieś z kosmosu. Trzeba podawać konkretne pozyskanie, ile my w skali kraju pozyskujemy na przykład cyraneczek i jakie to ma znaczenie dla populacji w Europejskiej czy światowej. Tak to trzeba rozmawiać. No ale dobra, to, to są szczegóły. W każdym razie, mnie osobiście poruszyła, mnie szokowała jedna bardzo ważna informacja. I podaję Wam to, chociaż już pewnie większość z Was to wie, dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś nie wiedział. Pan minister Dorożała nie jest nawet posłem na Sejm i uwaga, zdobył 6308 głosów, czyli nieco ponad procent w swoim okręgu wyborczym, i ten człowiek moim zdaniem nie ma żadnego mandatu do tego, żeby mówić, że społeczeństwo czegoś chce. Tym bardziej, że zapytany, jakie to społeczeństwo i jakimi badaniami to sprawdzono, został, powiedział, że to widać w internecie. To zależy, co się w internecie ogląda, tak? Bo z tego, co ja widzę w internecie, to wszędzie są myśliwi. Bo ja mam 3400 znajomych na Facebooku, z czego 3200 to są myśliwi. No, to, to takie jest no, naiwne myślenie i uważam, że takie naiwne teksty to można sypać jak się zwykłym, szeregowym człowieczkiem, takim jak ja na przykład. Ja sobie mogę w takie bajki wierzyć, że u, ogólnie społeczeństwo oczekuje od myśliwych, żeby polowali. Ja uważam szczerze, że ogólnie społeczeństwo nic nie ma do myśliwych. Ja myślę, że większość i to miażdżąca większość ludzi po prostu ma w nosie myśliwych ich działalność. i Myślę, że Polacy są na tyle mądrymi i świadomymi mimo wszystko ludźmi, że wiedzą doskonale, że nie wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia i najczęściej są neutralni. Ja osobiście nie znam zbyt wielu takich zagorzałych przeciwników łowiectwa. Mówię w realnym życiu a mieszkam w mieście, mieszkam we Wrocławiu i spotykam się przecież w pracy gdzieś tam z ludźmi, przecinam się z ludźmi i jakim opowiadam, na czym polegało wie swoje no tak, no tak trzeba, no widocznie tak jest, tak trzeba i tak dalej. Fajnie byłoby, jakbyście nie mylili dzika z, z rowerzystą, tak? czy tam z człowiekiem, bo to jest temat taki medialny i tak dalej. Oczywiście no. są rzeczy do zreformowania, natomiast my liczyliśmy na to, że będzie to rząd, fachowców. Ja osobiście byłem na tyle naiwny, że liczyłem, że pani Pasławska będzie ministrem odpowiedzialnym za uwiedztwo i że ona będzie racjonalnie prowadziła reformę czy jakąś jakieś zmianę w uwiectwie. Doszedł do głosu człowiek kierowany nie wiem czym, bo nie znam się na takich interesach. Już różne rzeczy słyszałem, nie będę powielał tego. Natomiast ewidentny ignorant, nie ma o tym bladego pojęcia, teraz próbuje y, grać dyplomatę, dyplomatą na pewno nie jest, dlatego że jego wywiady w prasie nie, świadczą o tym, że jest zerojedynkowym człowiekiem, tak, to mu się nie podoba i to będzie do zmiany, to będziemy na pewno zmieniać. Teraz słyszę, czytam, że no to jest trudne, to jest nowy dla mnie temat, muszę się zastanowić. Moim zdaniem jest za późno, stary, nie znasz się na tym i moim zdaniem powinniśmy pójść z petycją, ponieważ naszą petycję podpisało już ponad 20 tysięcy osób. Mówię, naszą ja nie pisałem, ale ją podpisałem, tak? Ja i cała moja rodzina i paru przyjaciół. Po prostu na petycji jest wielokrotność ilości głosów, które Pan Dorożała zdobył do sejmu. Więc o czym w ogóle rozmawiamy? Czy to się uda? Nie wiem. Też wątpię w takie poruszenie, też powątpiewam w to, czy to się uda, ale musimy spróbować. Jeżeli nie spróbujemy, to będziemy siedzieli w domu i płakali, tak? Nie rozumiem, prawdę powiedziawszy, nie rozumiem postawy Naczelni rady Łowieckiej, ale to jest znowu polityka niestety to wchodzi. Nie kumam. Ja myślałem, że naczelna rady Łowiecka jest z nami, jest za nami, jest murem. Pewnych, pewnych ludzi z tej rady znam, niektórych rozumiem, czemu nie chcą stawać na barykadach, naprawdę szczerze ich rozumiem. To jest praca, to jest chleb. Pewne rzeczy, zależności polityczno-biznesowe rozumiem, natomiast pewnych nie rozumiem kompletnie i na pewno już nigdy nie zrozumiem myśliwych, którzy mogą, bo wiem, że wielu nie może, którzy mogą, a nie idą. Słuchajcie, to jest jakiś nonsens kompletny, że wy nie idziecie na ten protest. Na te lokalne dużo ludzi mi pisało, żeby poszło, jakbyśmy poszli na Warszawę. No to idziemy na Warszawę. I gdzie wy jesteście? Zobaczymy. Ale z tego, co słyszę i z tego, co widzę, na przykład po podpisywanej petycji, to wielu z was ma to po prostu gdzieś. Rozmawiam z ludźmi, bo tych, co są chorzy, mają zwierzęta, mają dzieci, mają służbę, ja to wszystko rozumiem, mają egzaminy, no różne są sprawy. Ale ja znam mnóstwo ludzi, i wy też dokładnie wiecie, o kim ja mówię, nawet ze swojego najbliższego otoczenia, którzy kochają łowiecwóch, którzy polują dużo. Ale tak naprawdę postawa pod tytułem zarząd koła zrobi, my będziemy co najwyżej krytykowali, jak przyjdziemy w ogóle na walnę, bo to też z tym ciężko, pokrytykujemy sobie w kuduarach. Teraz to nie wiem, kto ma za Was to zrobić. Może znowu my? Pytacie się, kto to jest ten komitet? Jakie to ma znaczenie? Nie ma, słuchajcie, kto jest organizatorem strajków? My. Każdy człowiek, który weźmie drugiego człowieka ze sobą, jest organizatorem, niech się czuje organizatorem. Na tym polega oddolny ruch, kochani. Ja nie jestem żadnym rzecznikiem. Frycu też nie jest żadnym oficjalnym rzecznikiem to jest takie gadanie. Po prostu prosimy kogoś kompetentnego, żeby się pojawił do telewizji, czy do prasy, czy do radia. Ale tak naprawdę każdy z Was powinien pójść, i bardzo się dziwię. Powiem Wam, że tak króciutko, tym, którzy mają kupę szmalu, to się aż tak bardzo nie dziwię. Oni mają grube biznesy, znam takich osób sporo. Oni mówią, Filip, my mamy zależności, różne coś tam polityczne, biznesowe. My to mamy w nosie, ich stać. Słuchajcie, jeżeli to uwiectwo się rozsypie, a uwiectwo będzie tak czy owak w jakiejś formie, no i podejrzewam, że już nie takie jak teraz, czyli społeczne, tylko będzie łowiectwo bardzo drogie, ich po prostu będzie na to stać. Starsze osoby, które już się napolowały, też rozumiem. No, oni już byli na jednej barykadzie, mają to w nosie. Ale nie rozumiem ludzi, którzy są w takiej sytuacji jak ja, czyli kochają uwiectwo. Cieszą się społecznym charakterem tego uwiectwa. Cieszą się tym, że naprawdę za parę groszy można polować. Ci, którzy u mnie w kole płaczą, na przykład, że jest składka za wysoka, to zobaczycie, co się stanie, jak ten system się posypie. Zobaczycie wtedy, kogo z was będzie stać na polowanie, bo mnie na pewno nie będzie stać na polowanie. Będę polował na lisy, albo będę, nie wiem, co robił. Może sponsorzy postawią raz w roku jakieś polowania, będę ładne filmy robił. Ale ogólnie to będziesz zdany, nie będzie tak, jak teraz, że masz odstrzał za. Parę groszy na wszystko, co chcesz. Na byki warte wiele tysięcy w, w, w cenniku możesz polować w ramach swoich prac gospodarczych czy normalnej bytności w kole. Tego nie będzie, zobaczycie, chłopaki. Nie życzę wam tego i sobie też tego nie życzę. Ale jeżeli postawa będzie tak bierna, jak jest teraz, no to tylko czekać, aż oni nas po prostu rozbiorą. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że ma, jest taki plan, żeby do wyborów teraz dwa miesiące, żeby uciszyć myśliwych, a potem orka. A jak będzie orka, to będzie za późno, bo ja nie przypominam sobie ani jednego prawa, które nam z powrotem nadano. Za mojego życia tylko zabierali. I dzisiaj mówicie, a tam jakieś cztery kaczuszki. Dobra, spokojnie, poczekamy dalej co będzie. Z tymi z Was, którzy będą, bardzo Wam za to dziękuję. Ode mnie z koła słuchajcie. Idzie. Oczywiście Zarząd, Komisja Rewizyjna. Koniec. A jest jeszcze co najmniej kilkanaście zdrowych osób, które nie są uzależnione biznesowo od lasów państwowych, które nie są uzależnione od łowiedztwa i mogłyby bez konsekwencji pojechać nie jadą. Pytam się czemu. W środku tygodnia o Boże. Albo ostatnio słyszałem, że z PGE Narodowego jest daleko do terenu. Ciężko iść. Ludzie, na miły Bóg, my jesteśmy myśliwymi. Ja wiem, że są teraz terenówki, termowizory, ale to nie znaczy, że my co, już chodzić nie umiecie? Na miły... Ja wiem, w Warszawie nic ciekawego sobie spacerować, no ale umówmy się. Słuchajcie, jeszcze informacja ważna. Chłopaki, nie wiem kto, ale fajne, dobrzy ludzie załatwili parking po PGE Narodowym. Autokar chyba 150 zł. Osobówki za fry jest 3000 miejsc. Stamtąd Mnóstwo opcji dojazdu. Pamiętajcie, przyjedźcie, ludzie, przyjedźcie. To jest jeden dzień. Poświęćcie to, zrzućcie się na paliwo, jeżeli koszty was przerażają. Przyjedźcie pociągiem, autokarem, autobusem. Pokażmy, że jesteśmy. Jeżeli by nas tam było chociaż pięć osób z każdego koła, rozejrzyjcie się po swoim kole, zapytajcie, czy jest te pięć osób, wydelegujcie kogoś, poproście kogoś. Może trzeba po prostu kogoś zwyczajnie poprosić, żeby tam pojechał, żeby tam reprezentował nas, zwykłych myśliwych bo nas nikt już nie reprezentuje. Przepraszam Naczelną Radę Łowiecką i członków, którzy są zaangażowani, przepraszam może Pana Łowczego Krajowego, nie chcę Pana obrażać, nie znam Pana, słyszałem o Panu bardzo dobre rzeczy. Czy o koledze? Słyszałem dużo dobrego o koledze, naprawdę. Dlatego nie chcę się wypowiadać negatywnie, ale nie wierzę w to, że będzie Pan potrafił krwią bronić nas, w momencie, kiedy może Pana odwołać minister w 3 sekundy. Podejrzewam, że jest Pan dobrym dyplomatą, słyszałem, że jest Pan dobrym dyplomatą, mam nadzieję, że to prawda, będzie Pan pewnie robił wiele albo dużo, Pewnie wie Pan nawet nie oglądanie, po co ja to mówię. A dobra, liczę na ówczego krajowego, ale nie wierzę w to, że będzie walczył do końca o nas. Musimy my walczyć. My, kochani. Dobra.